Shimano, Shibaiki, Shimano. No, nadgoniło Shimano i dowiemy się w tym odcinku, jak bardzo nadgoniło, a czego może nie nadgoniło, bo jest to recenzja nowo pokazanej światu grupy dedykowanej dla kolarzy górskich Shimano XT8100. Fanfary proszę! W tym odcinku poznacie cztery zupełnie nowe cechy grupy XT. Następnie weźmiemy się za cztery nowe systemy Shimano, czyli Hyperglide Plus, Dynamic Chain Engagement Plus, Microspline, iSpec EV, tak jest, mamy nowego iSpec'a i powtórzymy sobie parę systemów, które niejako przeszły z poprzednich grup. I w końcu część, której na pewno najbardziej wyczekujecie, czyli dowiecie się, jakich pięciu rzeczy nie ma orzeł. No i porozmawiamy sobie o tym, czy może orzeł za dziobie XT'ka, czy XT'k da orłowi w dziób. No to lecimy. Jak to mówią, Shimano has joined the 12-speed party, czyli Shimano bawi się na imprezie 12-rzędowców. 12-rzędowa kaseta po raz pierwszy w grupie Shimano XT. Jak wiemy, z zeszłego roku już była w XT, że w tym roku XT oraz SLX 7100. I to jest cecha najbardziej wyczekiwana, najbardziej charakterystyczna dla nowej grupy, ale nie tylko. Dodałbym, że jest to mocno grupa zoptymalizowana pod kątem napędów jednorzędowych, czyli jedna zębatka z przodu, 12 zębatek z tyłu. Daje nam właściwe stopniowanie, ale też odpowiednią rozpiętość przełożeń. Tak, mamy 12S w XT-ku. Druga nowość, mówi wam coś o znaczeniu 10T? 10T, czyli 10 teeth, albo 10 teeth, 10 zębów. Najmniejsza zębatka kasety Shimano ma teraz 10 zębów, jest malusieńka, a wcześniej nie zmieściłaby się na bębenek piast Shimano. Teraz bębenek się zmienił, o nim za chwilę powiemy, i na tym bębenku mieści się mała 10-zębowa zębatka, która wreszcie pozwoli wam rozpędzić się lepiej z waszą, powiedzmy, zębatką przednią 32T czy 34T na prostych i z góry. Trzecia zupełnie nowa rzecz w XT-ku nowym, tak jak w XT-erze. Mówi wam coś 51T? Owszem, XT-ek otrzymuje potężną 51-zębową zębatkę najniższego przełożenia. Mamy więc rozpiętość w jednej z kaset od 10 do 51 zębów i te 51 zębów całkowicie zasłania tarczę hamulcową waszego tylnego koła. Zapytałem osobę, która pracowała z zespołem projektującym XTR-a jeszcze z zeszłego roku, który już też jest 12-rzędowy, i zapytałem, dlaczego jeden więcej niż w Eagle. Powiedziano mi, nie sugerowaliśmy się tym, co ma Eagle, po prostu stwierdziliśmy, że takie stopniowanie będzie lepsze. Moim zdaniem ma to plusy i minusy, o czym za chwilę. Tak czy inaczej, zębatka 51T stała się faktem w nowym XT-ku. No i czwarta, zupełnie nowa cecha nowego XT-ka to, podobnie jak w XT-erze, monolever, czyli pojedyncza dźwignia lewej manetki, która potrafi wrzucać i zrzucać. Jedna dźwigienka wrzuci nam na większą zębatkę korby i zrzuci nam na mniejszą zębatkę korby. Uwielbiam proste rozwiązanie, bardzo się tym zachwycałem w nowym XT-erze w zeszłym roku, także niektórzy mnie zjechali za to, że mi zapłacili, bo się bardzo tym ekscytowałem, ale jest to dla mnie świetne rozwiązanie. Upraszczamy nasz rower, który wciąż spełnia swoje funkcje. Ta manetka nazywa się Monolever, czy Monolever, czyli pojedyncza dźwignia manetki, a działa dzięki systemowi Instant Release. Czas na systemy. Cztery nowe systemy, które sprawiają, że nowy XT to naprawdę nowy, a nie odświeżony XT. Pierwsze dwa są ze sobą powiązane i sobie zapamiętajcie tak. HG Plus, czyli Hyperglide Plus, to kaseta i łańcuch. I DCE Plus, czyli Dynamic Chain Engagement Plus, to pojedyncza zębatka korby, czyli zębatka korby jednorzędowej. Na czym to wszystko polega? Jest to proste w wytłumaczeniu i bardzo, bardzo trudne w zaprojektowaniu. Zwróćcie uwagę na wygląd kasety, nowej kasety Shimano, i jeżeli macie jeszcze gdzieś tam w umyśle obraz starszej kasety, to widzicie, jak dużo bardziej skomplikowana jest ta nowa, jak wiele nowych kształtów pojawiło się w zębach. Chodzi o to, żeby tak zwane rampy wrzucające i zrzucające, czyli specjalne miejsca na kasecie, w których łańcuch ma być
podebrany przez zębatkę większą, albo ma być łatwiej oddany przez zębatkę większą zębatce mniejszej, to jest właśnie Hyperglide Plus. Do tego oczywiście odpowiednio należało wykonać łańcuch, który jest nadal łańcuchem jednokierunkowym, czyli pamiętajcie, żeby był tak założony, żeby po zewnętrznej stronie było widać napisy wygrawerowane na waszym łańcuchu. Mamy tam nowe płytki, ten łańcuch ma być bardziej cichy i właśnie w połączeniu z systemem HG Plus kasety ma sprawiać, że napęd będzie pracował ciszej, zmiana przełożeń będzie dużo szybsza. W XT-rze na 110% potwierdzam, że zmiana przełożeń jest szybsza. XT nie powinien się pod żadnym względem tutaj różnić, ponieważ XT to jest cięższa odmiana XT-ra, tak możemy powiedzieć. Jeżeli chodzi o DCE+, czyli Dynamic Chain Engagement Plus, to możemy to przetłumaczyć na dynamiczne zapinanie łańcucha na zębatce przedniej. Oznacza to, że po pierwsze, łańcuch ma się trzymać zębatki, tak żeby nam nie spadał, to jest pierwsze zadanie. I drugie zadanie, ma tam być jak najmniejsze tarcie i jak najmniejsze wibracje. Wiadomo, że przy 12-rzędowej kasecie będziemy ten łańcuch nieźle wyginać. Różne rowery mają różnie zrobioną linię łańcucha i system Dynamic Chain Engagement działa fajnie. Będziecie słyszeć, że, albo nie będziecie słyszeć właśnie, dzięki temu, że nowa grupa z tymi nowymi systemami faktycznie jest cichsza i stawia mniejszy opór podczas pedałowania. Trzeci system, który w nowym XT-ku pojawia się zupełnie po raz pierwszy, to Microspline, czyli nowy bębenek. Czy ja to dobrze bym przetłumaczył jako mikrowielowypust albo mikrowielowpust? To nowy bębenek, który był w stanie przyjąć kasetę właśnie z małą zębatką, 10-zębową. Nazywa się Microspline, wygląda inaczej. Inaczej też działają zapadki, inaczej brzmi i jestem ciekaw, czy to będzie też ten cichy system z XT-era. Tego jeszcze nie wiem. I czwarty zupełnie nowy system w XT-ku, który wiem, że na pewno niektórzy z was zjadą w komentarzach, to iSpec. Mamy nowego iSpec'a, iSpec EV. Mamy więc nowy standard mocowania manetek do zmiany przełożeń, do klamek hamulcowych. W tym przypadku możemy manipulować naszymi manetkami 14 mm w lewo i w prawo oraz 45 stopni góra-dół, czyli mamy ładne możliwości ustawienia sobie manetki dokładnie pod nasze palce, czyli jej położenie w stosunku do klamki. Nazywa się iSpec EV i jest nowym standardem. Poza tym, w tylnej przerzutce mamy większe kółeczka. Jestem bardzo zaskoczony, że Shimano zajęło tyle czasu przejście z tych mikrokółeczek do kółeczek większych, które naprawdę lepiej trzymają łańcuch i lepiej działają podczas przerzucania. Bardzo fajny dodatek to także przesunięta obejma klamki hamulca, dzięki czemu hamulec zdobywa jeszcze jeden punkt kontaktu z kierownicą. Wyraźnie odczuwalnie zwiększa to jej sztywność. W hamulcach mamy też znane już nam systemy Ice Technologies i Freeza, to znaczy zarówno tarcza, jak i sam hamulec, sam zacisk jest chłodzony dodatkowymi radiatorami, a tarcza to tak zwany sandwich stal, aluminium, stal. Lepsze hamowanie, dobra waga i dobre odprowadzanie ciepła. Zaciski hamulców tarczowych mają wersję dla jeżdżących w Lycrze cross-countrowców, czyli wersję dwutłoczkową, oraz dla jeżdżących w fajnych ciuchach i pijących cool napoje, czterotłoczkowe, mocne zaciski hamulców tarczowych do trailu i enduro. Ze sprzętu, który znalazł się jeszcze w moim starym studiu, są także piasty i tutaj mamy oczywiście standardowe shimanowskie łożyska kątowe. Nie zachwycają mnie one lekkością i swoją pracą i chociaż stare, dobre Dura-Ace 24 mm to były jedne z kół, które najlepiej się toczyły ze wszystkich kół, jakie miałem, to od XT włącznie w dół łożyska shimanowskie nie pracują tak płynnie. Część trzecia. Wiem, że niektórzy przewinęli od razu sobie do części trzeciej. Czego nie ma orzeł? Orzeł nie ma pięciu rzeczy. Nie ma zębatki 51T, czyli nie ma zębatki 51-zębowej. Moim zdaniem, dla większości używaczy napędu 1x12, 10x50 jest idealna. 51 moim zdaniem rozwiązuje problem osób, które używają męskiej zębatki przedniej 38T, która zresztą w XT-ku nie jest dostępna. Jest dostępna tylko dla prosów
w XTR-ze. Jeżeli masz 38, no to z tyłu 51 przydaje się, żeby przekręcić na super stromych switchbackach. Można gdzieś na Pucharach Świata zobaczyć, jak czasami Nino musi już tak naprawdę na kadencji 40 i mniej gdzieś przecisnąć się przez tego typu strome zakręty. 38 na 51 ma sens. 32, 34, te najczęstsze zębatki. Najczęstsza będzie 32. Moim zdaniem 10-50 jest bardziej optymalne. Druga rzecz, której nie ma SRAM Eagle. SRAM Eagle nie posiada napędów dwurzędowych. Eagle to w zasadzie jest grupa dedykowana do korb jednoblatowych, natomiast w tym nowoczesnym systemie, czyli nowe przerzutki, nowe sprzęgiełka, nowe wycięcia zębów, nie ma korby dwurzędowej. Tutaj Shimano ma wciąż przewagę. Trzecia rzecz, której nie ma SRAM i jestem na 1000% przekonany, że to będzie następny krok SRAM-a, to węższa kaseta. 10-45 to druga opcja u Shimano. Mamy więc 10-51, podstawowa i pewnie najczęściej będzie wybierana. 10-45 to bliższe stopniowanie. Dla wielu z nas będzie ono bardzo ciekawe, zwłaszcza w połączeniu z napędem 2x12. 10-45 daje szeroki zakres przełożeń oraz bliskie stopniowanie. Czwarta rzecz, której nie ma nie tylko Eagle, w ogóle SRAM, to monolever, czyli pojedyncza manetka, która potrafi operować w dwie strony przednią przerzutką. I rzecz piąta, manetki. W zasadzie Shimano ma system systemów, grupę systemów, których nie ma SRAM i są to Two-Way Release, Multi-Release, Instant Release. Two-Way Release oznacza, że tę małą dźwigienkę manetki, dzięki której zrzucamy łańcuch po kasecie, możemy użyć na dwa sposoby. Możemy wciskać ją kciukiem, możemy pociągnąć ją palcem wskazującym. Efekt będzie ten sam. W SRAM-ie możemy tylko wcisnąć manetkę. W systemie Multi-Release możemy wcisnąć tę samą dźwigienkę głębiej, tak żeby zrzucić jednocześnie o dwa na kasecie. W SRAM-ie możemy zrzucać tylko po jednym. I Instant Release, ten chyba mi się najbardziej podoba, to system oznaczający, że wciśnięcie czy pociągnięcie, mówimy cały czas o tej samej dźwigience zrzucającej, od razu oznacza wypuszczenie pełnej długości linki, czyli jak tylko wcisnę albo pociągnę dźwigienkę, przerzutka już jest na swoim miejscu i łańcuch już wędruje na swoje miejsce na kasecie. W przypadku SRAM-a musimy wcisnąć i wypuścić. Oznacza to, że system Instant Release będzie sobie lepiej radził w błocie i przy zabrudzonym pancerzu i lince, tego jestem pewien całkowicie. Ale czy każdy woli sposób, w jaki klika manetka XT? To jest pytanie. No i właśnie z tym klikaniem musicie sami sobie to rozpykać, sami sobie to przetestować. Są zawodnicy, którzy lubią, kiedy manetki chodzą bardzo lekko i to fajnie działa wtedy, kiedy nie ma dużo wstrząsów ani brudu. Ja pierwszy raz, kiedy wsiadłem na manetki XTK, wsiadłem na nie i ich używałem, skrytykowałem je, że SLX chodzi lepiej. Teraz doceniam manetki XTK po tym, jak testowałem je w moim Fazim i od tego systemu już bym nie odszedł. Ale nie każdy będzie miał takie zdanie. Oto nowe Shimano XT8100. No jeszcze muszę powiedzieć o jednej rzeczy, którą ma SRAM, a nie ma jej Shimano, czyli dodatkowe kółeczko prowadzące linkę tylnej przerzutki. Wykonane to jest lepiej u SRAM-a niż u Shimano. U Shimano ciągle ta linka idzie pod takim kątem, że będzie gdzieś tam się, myślę, ten teflon, ten coating wycierać. Warto też na to zwrócić uwagę. Poza tym mamy coraz trudniejszy wybór. Mamy już 12S w XTR-ze, mamy 12S w XTK-u, mamy też w SLX-ie. Problem trudny. Napiszcie, jakbyście sobie z nim poradzili. Dziękuję za wysłuchanie i napiszcie, czy jesteście zainteresowani nowym SLX-em, ale pewnie nie jesteście. Idę na trening. Cześć!